Bizon Super 1987 rok Z056 przez 5 58236 7 ton 700 znak jakości pierwszy, czyli wyselekcjonowany bizon. Wersja miodowa, albo jak to woli, nie chcę tego słowa używać, jasny orzech, a jak ktoś jeszcze chce ładniej powiedzieć, to wersja straszkowata. Bo też tak ostatnio zaczynają to jako bajne określać. Co panie gardzieli jest, elegancko, ale jest niesprawne. Tylko tyle, że sobie wisi. Dzisiaj się skupimy tutaj nad naklejkami. Ktoś tam kiedyś powiedział, że ja się na tym trochę znam. Albo tylko na tym. No ale jeszcze zanim powiem o naklejkach, to tak, bizon ma największe, jakie chyba są możliwe, akumulatory. 235 Ah. Trzeba było aż poszerzyć tutaj te koryto, gdzie one stoją, bo się nie mieściły. Rozdrabniacz żukowo. Elegancko. Naklejka też tutaj wcięło ją. Opony z diamentem. Dwie lampki. Ktoś tutaj dał niski klosz, powinien być wysoki, bo się żarówka nie zmieści. Przecież 21 W. Jest nowy kosz. Nie, ta obudowa wentylatora jest nowa. Kosz sitowy jest chyba też wymieniony, bo jest pomalowany. Też jest nowy. No, schodki tradycyjnie trafione, przegięte. Osłon na headerze też nie ma, też standard. Widać, że kłopoty są straszne z tym. Teraz to odpadnie. Podobnie tu, też strasznie głośniej od kombajnu chodzi ta osłona. Trzeba to coś umocować lepiej. Opony 100 mil, 23, 1, 26, 12 PR. Podejrzewam, że jeszcze to są opony fabryczne. Wejdźmy do góry. Fasolki nie ma. Kogut jakiś chiński. Ale jest za to kapcelek Ursus. Zegary nie chodzą, to sprawdziliśmy podczas żniw, było widać, że nie chodzą, ani jeden zegar nie chodzi. Niestety. Dziernik przyklejony na silikon. A, to jest szyba. A, ktoś szybę wstawił, pękła szyba. Dlatego na silikon. Można i kawałek szybki wstawić. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś szybę wstawił. Tamten pewnie wybl był już taki matowy, że nic nie było widać, to wstawili szybę. Co my tutaj mamy za silnik? Czy to jest oryginał? Jakiś zielony silnik, ale jest widać malowany na miodowo. To chyba będzie oryginał. Właściciel miał wątpliwości, czy to jest oryginalny silnik. Na razie niemu przyjrzymy. Co to jest za silnik? I widzimy, że to jest silnik 12/87. Ale co to znaczy? 12/87 na jeli. I jeszcze z tyłu jedynka. Czy to jest 12 tydzień 87 roku? Czy 12 miesiąc? Nie wiemy. Może ktoś wie, co to znaczy. Ale według mnie to jest silnik z 87 roku i oryginał. Będzie tutaj. Regulator mechaniczny. Andoria. No sądząc po tym, że jest zapylony na miodowo, to raczej będzie to silnik oryginalny. Z 87 roku. Iskrowniczek. Filtr.
widać, jakie są różnice kolorów. Tu jaki kolor, a jaki tu. Co robi słońce i inne czynniki atmosferyczne z miodowym kolorem. Ten kolor się robi z takiego, bym powiedział, żółtawego. No, robi się taki rdzawy kolor. No i tutaj jeszcze zobaczymy, co się tu dzieje. Bolec widać oderwany. Numer seryjny jest 53236 czy 256 58. No i bardzo źle jest wybity. Tak na odczepnego. Widać, że jest nowa podłoga podsiewacza, niebieska. Całkiem nówka. Tu też coś robił. Klawisze chyba są wszystkie wymienione, bo nie są miodowe. Coś tu się działo z tymi oryginalnymi. Ciekawostka, co tu się działo. A tutaj czujnik jest zapchanej mocarni. A on jest, widzę, ten zawias się w ogóle zarzewiał. Może i czujnik chodzi, ale to zarzewiało. Ciekawe, czy to jest podłączone. Czy ktoś to w ogóle podłączał? Nie, tu nie ma żadnych przewodów. A tutaj powinien być podłączony. Właśnie ten czujnik zapchanej sieczkarni i wtedy powinno się włączyć u góry klakson i kontrolka odpowiednia. I zobaczymy pod maskę. Ile to można w ogóle nazwać maską? Bardziej klapką. No jesteśmy. Zespół pasowy kompletny zielony. Co to znaczy zielony? Zielony może jest lepszy? Wariator, to się nazywa zespół pasowy kompletny zielony. Może chodzi o producenta. O, tu nie ma śrub prowadzących. Tylko jakieś zwykłe śruby powkręcane. Ciekawa sprawa, dlaczego tak jest. Jak to w ogóle chodzi, jak tu jest zerwany ten cały lizak, spad? Coś tu jest nie tak, że to tak nie powinno tutaj sterczeć. Nie wiem, ten pas może się tutaj rozerwać, spaść. No ale ciekawe, dlaczego nie działa nadajnik obrotów. Nie pokazuje obrotów mocarni, ani obrotów silnika. Wentylator jest stary, ale ten jest zostawiony. Te koło też jest, widzę, chyba wymienione, bo jakiś ma dziwny kolor. Tu nakrętki jakieś takie wielkie. Nie ma smarowniczki do łożyska oporowego. Także łożysko oporowe jest albo już dobite, albo w niebezpieczeństwie. Tu powinna być kalamitka. No dobra, zajmijmy się teraz może jednak naklejkami, bo tu jest za dużo widać awarii na ten moment. Jeszcze innych. Z naklejek nie zostało nic. To jest tak, Bizon Super Z056, naklejka w wersji prostokątnej, mało przypominająca oryginał, ale spróbujemy ją tu nakleić. Jeśli chodzi o fasolki, są też prostokątne. O, takie są prostokątne, ładne fasolki. Trzeba je wyciąć chyba. No, z tej strony już mamy wyczyszczone, z tamtej strony już naklejka jest na miejscu. To jest fajne, no to... To jest jakiś taki obraz kwadratowy. Mój kolega taki kupił sobie taki kombajn. Stary jakiś, kurwa, taki chyba 3 lata. No niestety naklejki są tak marne i widzę tutaj jakości wyrobu, że trzeba wycinać fasolki. A większość ludzi z tej serii naklejki jak ma, to ich nie wycina, tylko przykleja.
przykleja prostokąty i to tak brzydko wygląda, bo powinno być takie okrągłe. No i tego będziemy się trzymać. Będę wycinał, już jedno wyciąłem. Tu już naklejkę prostokątną przykleiłem też. Trochę się tu pomarszczyło, ale to nie ma co. I tak jest nie oryginał, tylko taki prostokąt jakiś. Tu powinny być zaokrąglone rogi, ona jest w ogóle mniejsza od tej, co była fabrycznie, bo widać ile brakuje. Tutaj jest prawie 2 cm krótsza ta naklejka od tej fabrycznej i węższa też jest. Taka wersja oszczędna. No i bizon jest z naklejkami, elegancko. Od razu inaczej się prezentuje. Prawa, lewa strona. Z przodu żadnych naklejek nie dajemy. Ale mogę pokazać, jak się sprawdza przy okazji zegar od obrotów, w tym przypadku mocarni, pod niebieski błękitny przewód. Tutaj podłączyłem 12 V z akumulatora i w tej chwili tak jest podłączone. To woltomierz nam pokazuje eleganckie obroty. 1250 obrotów. Czyli mamy obrotomierz sprawny. A 12 V wziąłem sobie z mostka akumulatorów. Także już mamy sprawdzone. Teraz obroty silnika sprawdzimy. Bizonek sobie stoi elegancko. Wszystko zrobione. Można jechać. Logo FMZ z głoskiem. A tu z tyłu naklejeczka. Prawie jak oryginał.